嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，当当，o co chodzi? A w sumie to nie wiem. Cześć wszystkim, z tej strony kanał Ogrywamy i ja chyba wiem, o co chodzi. Musimy znaleźć, gdzie jest Wally. Tak. Mieliście tak, że jak byliście mali, kupowaliście, albo rodzice wam kupowali gazetkę, gdzie jest Wally, i zawsze szukaliście tego Wally'ego. To była taka strona, gdzie trzeba było szukać tego Wally'ego i on zawsze gdzieś tam był? Jest taka... To były książki chyba, nie gazetki. To były gazetki? Nie pamiętam, chyba gazetki. Ale teraz też są takie z Disneya, widziałam, że też trzeba szukać jakiejś myszki Miki czy czegoś. Dobra, do brzegu. Dzisiaj mamy dla was... Na tropie zbrodni mikro makro od... Kaczków. Lucky Time Games. Muszę się do czegoś przyznać. No, właśnie chciałam to powiedzieć. Muszę się do czegoś przyznać. To był mój najbardziej kompulsywny zakup ever. Przyszliśmy do sklepu Flamberg w Katowicach. Pytamy się... Pyta, Axel, o czym to jest? A on mówi, no to przecież patrz, to wypróbuj. Patrz. Tu jest napisane, wypróbuj grę. Rozwiąż tą zagadkę i powiedz mi, kto zabił sprzedawcę burgerów. No tak sobie patrzę. Ty, to ten ziomek go zabił i jeszcze mu wziął tą torebkę. Co za gość. A Axel mówi tak, no to wszystkie sprawy są w tym nie, stylu. Nie, było tak. A ile to kosztuje? Tyle i tyle. Licz. W sumie to chyba nawet nie zapytałam, ile to kosztuje. Już nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu. I wiesz co, tak na samym początku mówię tak, no ale przestań, to taka malutka mapka, to przecież nie będzie ani fajne. Nie, malutka gra, no. Tak, malutka gra, to nie będzie ani fajne, ani nic. I wtedy... 3 hours later. Marian. No co? No. No to gdzie jest Wally? Tak, tak właśnie wygląda większość tej gry, ponieważ dostajemy wielką, białą mapę. I w środku mamy 16 spraw o różnym poziomie trudności. Żeby, powiedzmy, nie zrazić przeciętnego Kowalskiego, mamy tak zwane śledztwo wprowadzające. Łukasz tu jeszcze pokazuje, że mamy lupkę. Śledztwo wprowadzające składa się z 5 takich kart. No i sobie po prostu idziemy po kolei i rozwiązujemy tą sprawę. Na czym to wszystko będzie polegać? Szukamy w tym momencie pana w cylindrze na tej wielkiej mapie. Oczywiście to nie jest tak, że zostaniemy rzuceni na głęboką wodę i na tych... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem na pewnie... Cztery. Na tym prostokącie 8x4 mamy znaleźć tego chłopa, tylko jest tam wprowadzenie. W naszym przypadku jest powiedziane, że ten chłopak się gdzie? Wybrał do pubu, a ten pub znajduje się między Parkiem Neptuna a Marketem Budowlanym. Ja to szukasz czyli tego znajdujemy Neptuna. Sobie Park Neptuna i Market Budowlany jest tutaj, bo jest młoteczek. No i teraz musimy znaleźć jeszcze pub. Pub będzie pewnie tam, gdzie jest jakieś piwo, no i jest tutaj piwo i jest tutaj chłopaczek, który nie ma cylindra. No i teraz, ja już troszkę chyba wyprzedziłam sytuację, mamy znaleźć pub, co już uczyniliśmy. Później mamy znaleźć budkę z kiełbaskami. Oczywiście każda z tych kart jest dwustronna i po tym jak znajdziemy ten pub, mamy jakąś kolejną podpowiedź, gdzie mamy się udać. Mhm. Oczywiście w grę możemy grać w ten sposób, że... Czy miałem o tym powiedzieć, no że to jest dużo łatwiejszy sposób na tą grę, czyli ale jeżeli gramy wykonujemy grę... zadanie, odwracamy kartę, czytamy. Wykonujemy zadanie, odwracamy kartę i tak dalej, żeby się sprawdzić. Ale druga opcja jest taka, że... Dostajemy tylko pierwszą kartę, i jeżeli stwierdzimy, że już wszystko wiemy na temat tej sprawy, to mówimy, że wszystko wiemy i potem kolejno na wszystkie karty musimy odpowiedzieć bez patrzenia już na mapę, ewentualnie jeżeli coś trzeba wskazać na mapie, to sobie wskazujemy. Dobra, tak jak mówiłam, śledzisz 16, mhm. Są one o różnym poziomie trudności. Wszystkie przeszliśmy. Zaczynamy od jednogwiazdkowego, kończymy na pięciogwiazdkowym, wcale, że nie wszystkie. Dlaczego? Wcale, że nie wszystkie. Proszę tutaj nie dementować. Kłamać. Ja to dementuję, bo z tyłu na pudełku jest jeszcze parę śledztw, przepraszam, nie na pudełku, tylko na instrukcji, jest jeszcze parę spraw, które można rozwiązać. No. Na przykład jest pytanie, dlaczego ktoś pycha mężczyznę do rzeki i trzeba poszukać tego na mapie. I dodatkowo na stronie www.mikromakro-game.com będzie jeszcze więcej ukrytych zagadek. Także
ta gra jest poniekąd jednorazowa, no bo jeżeli wykonacie 16 zagadek, no to już wiecie, co tutaj się stało, ale możecie dodatkowo wejść sobie na stronę internetową i tam poszukać kolejnych zagadek. Ważną sprawą, o której powinniśmy powiedzieć, jest to, od jakiego wieku jest ta gra i dlaczego ten wiek jest taki wysoki. No niestety w tej grze dzieją się morderstwa, dzieją się rzeczy, o których nie wszystkie dzieci powinny wiedzieć, ewentualnie... Ta gra jest od 12 roku życia. Tak. To zacznijmy od tego i to jest to, co Łukasz mówił. Jeżeli się zbliżymy do tej mapy, to tak, tutaj na gościa spadło pianino. To jeszcze bajka. To jeszcze bajka. Tutaj jest jakiś gościu zamaskowany i kogoś goni. Tutaj ktoś strzela pistoletem. Tutaj ktoś ucieka, nie, w ogóle jest w przebraniu i się z tego przebrania rozbiera, żeby się wtopić w tłum. Tutaj znajdujemy jakieś zwłoki. No, nie ma chyba takiego miejsca na tej mapie, gdzie by się nie działo coś złego. Mam wrażenie, że policja tam śpi. Nie, te trzy kaczki są w miarę spoko, a reszta... To są te z od Lucky Duck Gamesu. Na pewno. Na pewno. Policja chyba śpi i właśnie waszym zadaniem będzie to, żeby tropić tych złodziei, tych... Antybohaterów. O, antybohaterów, może być. Antybohaterów i żeby pilnować porządku w tym mieście, tak? Fajną sprawą w tym jest... A nie, nie będę spoilerować. Nie mogę tego powiedzieć, ale to jest bardzo fajny mechanizm, ale tego nie będę mówić, bo wam zepsuje grę. Sami musicie do wszystkiego dojść. I to jest niestety minus tej gry, że my nic tak naprawdę więcej nie możemy o niej powiedzieć. Możemy powiedzieć o tym, że będzie druga część. I tamta druga część już jest dostosowana troszkę pod dzieciaki, bo tam będą kolory spraw. Tutaj mamy, no oprócz trudności spraw będą również kolory. Jeżeli coś będzie oznaczone kolorem zielonym, to znaczy, że w tą grę możecie zagrać z dziećmi i tego poszukać. Mhm. Oczywiście, jeżeli bardzo chcecie nakłonić do tego troszkę młodsze dzieci, to możecie troszkę zmienić narrację, no ale ja nie polecam, bo mimo wszystko dzieciaki będą widzieć, co się tu dzieje na tej mapie. Naprawdę dzieci dużo widzą, więcej niż my na tych mapach. Niż my potrafimy to przewidzieć, tak? No nie da się ich przypilnować, no zresztą jak dorwie ci lupę, mówi, a czemu ten pan coś tam, ten pan je lody, a ten, o co on mu robi i tak, no to nie jest takie fajne Ale Łukasz w ogóle stwierdził, że jak rozegramy tą grę, a już rozegraliśmy, to bierze kredki i zaczyna malować tą mapę. Nie wiedziałem, że... Tak, to jest jakaś moja wewnętrzna misja, żeby sobie przynajmniej tą mapę, nie wiem, wrzucić w ramę, bo naprawdę świetnie by to wyglądało, nie? I powiem wam tak, co jeszcze, czym jeszcze możemy zarekomendować tą grę? Nie jest droga, jak na tyle godzin rozgrywki, ile przewiduje. Bardzo łatwo wciągnięcie w nią znajomych. Tak. My to testowaliśmy też na naszych nieplanszówkowych znajomych, ale było dosyć późno i tak powiedzmy troszkę średnio się to przyjęło, ale na przykład dla ludzi, którzy lubią rozwiązywać jakieś smarty albo jakieś takie łamigłówki, no to nasz jeden znajomy siadł i tak, ty, poczekaj, ja to rozwiążę. No i myśmy skończyli już grać w jakąś inną grę, a on siedział i tak, a ona była tu. I teraz poszła tu, i jeszcze poszła tu. Boże, ile ta baba je! Właśnie powiedzieć, kto popija piwo kiełbasą? Co? Kto popija piwo... Tak, kochanie, tak! Dobra, nieważne. Kto popija kiełbasę piwem? Dużo ludzi chyba. W każdym razie... Rzeczywiście. Ja rzeczywiście muszę jej spać zaraz. W każdym razie, gra Mikromakro od Lucky Duck Games, przewidywany czas rozgrywki jest od 15 do 45 minut i tutaj się też możemy z tym zgodzić, bo ile te sprawy na jedną, dwie, trzy gwiazdki to jest tak lajcik, o tyle na pięć gwiazdek już mieliśmy problem, a założyliśmy sobie taki ten, że nie będziemy patrzeć w te karty. Tak, stwierdziliśmy, że bierzemy najbardziej hardkorowe zadania i w najbardziej hardkorowy sposób będziemy je rozwiązywać. No finalnie, powiedzmy, te cięższe sprawy robiliśmy już wieczorem, no bo tylko wtedy mamy czas na takie rozrywki, bo wcześniej mamy dwójkę małych dzieci na głowie. No i czasami było tak, że już mózg nie pracował tak, jak powinien, ale my serdecznie polecamy, zarówno dla tych ludzi planszówkowych, jak i nieplanszówkowych. Jeżeli się wkręcicie, to za niedługo będzie druga część i myślę, że my też będziemy chcieli ją kupić, żeby sprawdzić, jakie są różnice między innymi w nich. No i chyba tyle, co tu jest z tyłu napisane, że dostajemy jeden duży plan miasta, 16 porywających spraw kryminalnych, jedno szkło powiększające.
I kto zabił tego gościa w końcu? No to każdy sobie musi sam sprawdzić. Idźcie do sklepu z planszówkami i poszukajcie gry Mikromakro, rozwiążcie tą sprawę i zobaczycie, czy się wciągniecie. Dodatkowo, jak gadałam z Michałem na planszówkach Spotku, rozsyłali do niektórych sklepów takie całe plakaty, na których była jeszcze inna sprawa do rozwiązania. O. Także może znajdziecie taki plakat jeszcze w jakimś sklepie planszówkowym i jeszcze troszkę bardziej się wkręcicie w tą grę. Muszę chyba uśmiechnąć dla kidaków, może mają gdzieś jeszcze w odmętach magazynu taki plakat. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Tak. I jeszcze co? Jeszcze jedna ważna sprawa, tutaj współpracujecie, gracie razem. Kooperacja. Tak. Dodatkowo, jeżeli na przykład mielibyście trudności z odszukaniem jakichś rzeczy na mapie, to zawsze możecie sobie wziąć jakieś kolorowe kosteczki i zaznaczać po prostu tak, te elementy. Fajny, bardzo fajny. Tak, to jest bardzo przydatne. Szkoda, że na przykład nie znalazło się coś takiego tutaj w pudełeczku, chociażby jakieś tam, nie wiem, 10 znaczników. Ty jesteś detektywem, musisz sobie radzić, no sorry. Dobra, wyjmę z terraformacji. Okej, okay. I to już tyle w dzisiejszym odcinku. Nam osobiście ta gra bardzo przypada do gustu. To jest raczej coś takiego, żeby się odmurzyć po ciężkim dniu, żeby troszkę ten mózg odpoczął. Troszkę jest tutaj kombinowania, ale naprawdę, jeżeli widzisz niektóre związki przyczynowo-skutkowe, no to mózg masz rozwalony. No i tym bardziej, że na tej mapie znajdziemy różne scenki. Na przykład jedne są przed faktem, a drugie są po fakcie. I się okazuje w pewnym momencie, że... Dobra, spoiler, koniec. Nie, dobra, milczę w 7 językach. Dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Również zapraszamy do zostawienia subskrypcji. Zapraszamy. No. Zapraszamy. Zapraszamy. Do zostawienia subskrypcji. Żeby ten czerwony guzicek nie był czerwony, tylko sary. Dokładnie. Wtedy będziemy się cieszyć my. I Wy będziecie na bieżąco z materiałami, które publikujemy. Na Symi. Mi nie pozostaje powiedzieć nic innego. Trzymajcie się ciepło. Grajcie w plansowe. Cześć.